Cześć, witam was wszystkich i dzisiaj będzie odcinek o serii, którą bardzo lubię. Lubię na tyle, że stwierdziłam, że zrobię o niej odcinek, a zwłaszcza, że niedawno skończyłam ją czytać. A mowa tu oczywiście o Spice and Wolf. Zanim przejdziemy do tematu, jeszcze szybciutko wtrącę, że tak, pracuję nad tym, aby zniwelować to światełko, które tutaj widzicie w moich okularach. W przyszłym miesiącu najprawdopodobniej zamówię sobie drugą lampę, dzięki temu będę mieć równe oświetlenie z prawej, jak i z lewej strony, dzięki temu nie będzie mi się nieustannie odbijać w oczach kółko ringa. Koniec dygresji, przechodzimy do mangi, która w jakiś sposób na bardzo długo zagościła w moim sercu mangowym, chociaż wydawało mi się, że będzie to początkowo po prostu taka jednorazowa przygoda, kiedy kupowałam zaledwie pierwszy tom. Zostałam do samego końca i na samym końcu się popłakałam, czytając mangę. Tak, jest to możliwe. Historia mangi Spice and Wolf zaczęła się w ogóle od samej visual noveli, jak to często w Japonii bywa. Na początku jest visual novela, historia książkowa, ilustrowana, bardzo bogata ilustracjami jakiegoś artysty, a tam później zaczęła się manga. Ale zacznijmy może właśnie od tej visual noveli, ponieważ jest to bardzo ciekawy temat. Autorem jest Isena Hasakura. Swoją inspirację do stworzenia tej historii zaczerpnął z trzech książek. Jest to Złota Gałąź, czyli książka o mitologii średniowiecza i filozofii. Z drugiej książki, która nazywa się Spice and Gold. I już wiecie skąd ten tytuł tak naprawdę, ponieważ właśnie to było inspiracją opowiadające o gospodarce w średniowieczu oraz trzeciej pozycji, którą była manga Sakura Ran Anny Mayoko. I tutaj korekta, Anna Mayoko. Ponieważ mówię to z pamięci i mam z boku takie drobne notatki i czasami po prostu zwyczajnie zapomnę nazwiska. Sama visual novela, której nie miałam okazji po prostu przeczytać, ponieważ w Polsce, jeżeli dobrze wiem, nie ma akurat tej visual noveli, a po japońsku jeszcze nie czytam na tyle dobrze, aby wziąć się za książki, ale wciąż próbuję. Ukazywała się w Japonii od 2006 roku do 2011 roku i zamknęła się w 20 tomach. Autorem ilustracji jest Yu Ayakura, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, są to opowiadania, które są ilustrowane przez jakichś artystów mangowych, przez to, żeby to było bardziej atrakcyjne, bo powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas lubi czytać książki z obrazkami. Dlatego czytamy mangę. I tak jak to często bardzo bywa w Japonii, na podstawie bardzo popularnych visual novel bardzo szybko powstają mangi. I już w 2007 roku pojawił się pierwszy tom Spice and Wolf, który został zilustrowany przez Keito Koume na podstawie scenariusza Isena Hasekury z projektami postaci Yu Ayakury. Manga była wydawana od 2007 roku do 2017 i jak widzicie jest to dość nieregularny proces z racji tego, że w Japonii często mangi i komiksy czekają właśnie na to, co się wydarzy w odpowiednikach książkowych, żeby za bardzo nie przekłamać. W zależności jak to powiedzmy wygląda właśnie od współpracy, ta współpraca jest różna. Niemniej jednak czasami twórcy wolą poczekać, aż autor opowiadania wymyśli, co ma być dalej, żeby za bardzo nie przekłamać tej historii, albo na przykład dogadać się, jak tak naprawdę zamknąć mangę, jeżeli ma ona się różnić drastycznie od visual noveli. Idąc dalej tym łańcuchem popularności, oczywiście powstało anime. I anime pojawiło się w 2008 roku. Był to pierwszy sezon, który zamknął się w 13 odcinkach i oczywiście nie opowiadał całej historii z mangi. Powstał drugi sezon, zaledwie rok później, 2009, który zamknął się z kolei w 12 odcinkach i w jakiś sposób domykał historię Horo i Laverensa. My jednak dzisiaj skupimy się trochę bardziej na mandze wydanej w Polsce przez Studio JG. W 16 tomach cała ta historia już się zakończyła i całą opowieść można kupić na ich stronie, więc jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany, macie opcję powiedzmy zakupienia całej historii, nie musicie czekać na kolejne tomy. JP Fantastica jest polskim wydawnictwem, manga jest wydana po polsku. I jest to wydawnictwo, które lubię, ale ma jedną dość znaczną wadę. Osobiście polecałam wam kupować zamknięte już serie, ponieważ niestety JP Fantastica ma bardzo nieprzyjemną tendencję do wydawania tych mang z dużymi przerwami. Oznacza to, że jeżeli na przykład rozpoczynają serię, to one dość nieregularnie wychodzą na rynek. Nie jest powiedziane, że załóżmy co dwa miesiące pojawi się wasz ulubiony tom. Wynika to z różnych powodów, oczywiście Japonia czasami stawia pewne poprzeczki, żeby wydać taki tom, czasami coś im się nie podoba w druku, czasami nie podoba im się projekt okładki, czasami nie podoba im się praca edytorska,
Ale niestety tych opóźnień jest na tyle dużo, że ja osobiście wolę, jeżeli chodzi o Diopę Fantastikę, po prostu zaczekać, aż cała manga się ukaże w jednym secie i wtedy kupić całość, ponieważ unikam tego zirytowania, które pojawia się co drugi, trzeci miesiąc, kiedy ja czekam na tom i tak naprawdę go nie ma. Do jakości wydań nie mogę się przyczepić, ponieważ jest to bardzo, bardzo ładnie wydana manga, jeżeli mówimy o JP Fantastice. Z reguły tytuły, tudzież elementy są często laminowane, co zresztą na pewno widzicie tutaj teraz w kamerze, jak ładnie się światło odbija. Oczywiście okładka jest z obwolutą osobną, pod spodem są jakieś osobne rysunki, często są jakieś dodatkowe komiksy, co jest bardzo fajnym dodatkiem zdecydowanie. Wszystko jest bardzo ładnie wydane na dobrym papierze i także na przykład w przypadku tomu pierwszego mamy nie tylko i wyłącznie jakieś większe panoramiczne obrazki, ale akurat w przypadku tomu pierwszego pojawiły się też kolorowe strony, które znalazły się w środku w mandze, co jest bardzo przyjemnym dodatkiem. I dalej wam nie mogę pokazać, ponieważ tutaj Horo chodzi na Golasa w tej mandze i mi zdejmą ten filmik z YouTube'a. W przypadku późniejszych tomów najczęściej już nie ma stron kolorowych, a są za to kolorowe strony na samym początku z jakąś ładną grafiką wykonaną przez autora, co zdecydowanie też jest na plus. Wziąłam tutaj dwa zupełnie graniczne tomy, pierwszy i szesnasty, aby wam pokazać też bardzo ważną rzecz, która dotyczy tych wydań. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale same pierwsze tomy akurat, Spice and Wolf, są wydane dość ciemno. Nie mam pojęcia dlaczego, ale sam druk jest dość ciemny, jeżeli weźmiecie go do ręki. Nie wiem, czy to wynika po prostu ze sposobu rysowania autora, ale obrazki są po prostu dużo ciemniejsze, dużo więcej jest tutaj rasur, dużo więcej jest tutaj takich granicznych szarości. Natomiast jeżeli weźmiecie na przykład tom ostatni, to tutaj widzicie, że tutaj już bardziej ta strona jest jasna. W ogóle całe kadry są jaśniejsze. Więc nie mam pojęcia, z czego to wynika, czy to wynika z polskiego wyboru jakiegoś papieru albo bardziej grubszego dodania atramentu, większej ilości, czy wynika to po prostu ze zmiany sposobu rysowania autora, który zdecydowanie jest widoczny. To nie jest specjalnie zaskakujące, bo jednak ta manga powstawała 10 lat, więc na pewno w trakcie jej rysowania autor zmieniał troszeczkę swoją technikę i trzeba przyznać, że troszeczkę to widać. To nie jest bardzo drastycznie widoczne, jak na przykład w Ataku Tytanu, według mnie, które pierwsze tomy wyglądają naprawdę koszmarnie. Przepraszam was, fani Ataku Tytanów, ale tam jednak bardzo mocno leży budowanie postaci. Natomiast tutaj wróćmy już do tematu. Horo jest zdecydowanie bardzo ładnie narysowaną mangą, zdecydowanie wszystkie tutaj proporcje są oddane, sama Horo jest świetna i bardzo, bardzo atrakcyjna i trzeba przyznać, że już w końcowych tomach bardzo widać to, że autor się mocno podszkolił w jej rysowaniu, ponieważ potrafi stworzyć takie kadry i takie piękne ujęcia, że samą przyjemnością jest po prostu przeglądanie tej mangi. Wreszcie po tym jakże długim wstępie i opisie przechodzimy do fabuły, a fabuła jest bardzo przyjemna i miła i to jest ta część, która spowodowała, że w ogóle zostałam z tą dwójką do samego końca. Mamy tutaj przyjemność poznać niejakiego Lawrence'a, jak i Horo, albo Holo w zależności od wydania. Przy okazji jest to taka ciekawostka, autor wizual noweli absolutnie uznaje, że obydwie formy są poprawne. Jak wiecie albo nie wiecie, Japończycy mają pewnego rodzaju problemy z problemy z wypowiadaniem R oraz L, czyli tych dwóch dość dla nas osobnych liter, natomiast dla nich bardzo podobnych. I dlatego Horo, jak i Holo jest w Japonii uznawane za poprawne imię akurat dla naszej wilczycy. Lawrence jest wędrownym kupcem, który pewnego dnia dojeżdża ze swoim wozem do miasteczka Parsoe. Tam obserwuje swego rodzaju bardzo ciekawą scenkę rodzajową, w której mieszkańcy oddają cześć bóstwu plonów Horo, wilczycy Horo. Zanim jednak opuszcza mieścinę, okazuje się, że na jego wozie, poza ewentualnymi nowymi transakcjami, znajduje także bardzo atrakcyjną, wyglądającą na 15-16 lat Horo, czyli właśnie wspomnianą boginię, która do tej pory przez wiele, wiele lat ukrywała się w
plonach właśnie tego miasteczka i stwierdziła, że czas już, aby opuścić to miejsce i ruszyć w swoje rodzinne strony. Lawrence jako młody kupiec oczywiście podejmuje z nią pewnego rodzaju kontrakt i decyduje się, że zawiezie ją właśnie w te rodzinne strony, a Horo będzie mu towarzyszyć, bo jednak samotne podróżowanie od wioski do wioski bywa bolesne, zwłaszcza jeżeli jesteś bardzo młodym mężczyzną, który czasami chciałby do kogoś zwyczajnie otworzyć usta. Horo jest bardzo specyficzną towarzyszką, ponieważ jest wyjątkowo kapryśna jak na boginię. No, umówmy się, boginie raczej będą kapryśne, ponieważ ludzie przez załóżmy setki, tysiące lat składają ci dary, więc oczekujesz, że nawet przypadkowo spotkany kupiec będzie robił dokładnie to samo. Podczas gdy Lawrence jest kupcem, czyli niemal z każdej transakcji musi mieć jakiś zysk i przynajmniej taką ma smykałkę, więc ta relacja jest bardzo, bardzo, nazwijmy to, trudna początkiem, jeżeli oni się po prostu spotykają, bo już nie zawsze potrafią się dogadać, a mimo wszystko jest pomiędzy nimi świetna chemia, taka love-hate relationship, która powoduje, że Horo czasami wkurza Lawrence'a, Lawrence wkurza Horo, ale z drugiej strony świetnie do siebie pasują. Tak jak wspomniałam wcześniej, cała ta historia toczy się przez 16 tomów. Co może się wydarzyć przez 16 tomów podróży na wozie? Oj, bardzo dużo. Przez to, że jest to w jakiś sposób manga drogi, czyli te postacie po prostu przemieszczają się z jednego punktu do drugiego, mamy okazję poznać różne miasta. Jest to coś, co na pewno bardzo wielu skłoni do zainteresowania się tym tytułem, ponieważ nie jest to tylko i wyłącznie manga, której dwójka przeżywa jakieś niesamowite przygody, przemieszczając się z miasta do miasta. To jest manga ekonomiczna. Jakkolwiek być może brzmi to absurdalnie, to historia, która była oparta na Spice and Gold, czy książce, która opowiadała właśnie o handlu w średniowieczu, stała się podstawą do wprowadzenia tutaj bardzo fajnych elementów i mechanik, które wydawałoby się w mandze nie mają absolutnie miejsca, żeby się pojawić, a jednak tutaj się pojawiają i powodują, że jest to ciekawe. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takimi hasłami jak inflacja, wartość waluty, wartość gruntów, czy na przykład kursy na giełdzie, to jest tytuł dla Was. Pojawiają się tutaj bardzo ważne problemy jak wartość zmiany waluty w przypadku, kiedy pojawiają się jakieś działania zbrojne, co się dzieje w sytuacji, kiedy zaczyna brakować pewnych zasobów, co jeżeli Kościół ingeruje w handel i na przykład próbuje sobie zagarnąć własne poletko. To są bardzo ciekawe tematy, które pomijając jakąś relację pomiędzy naszą dwójką powodują, że cała ta manga się napędza. I z pewnością, że lubicie dużo czytać, ponieważ tutaj jest dużo tekstu, naprawdę dużo tekstu. To, co jest jej największą siłą, jest też jej największą słabością. Czyli bardzo dużo tekstu, czasami jest to tak przekombinowane, że naprawdę wieczorem czytanie tego na zmęczeniu nie działa, ponieważ nie jesteście w stanie ogarnąć, co się dzieje, a chcielibyście zobaczyć coś, troszkę więcej akcji. Jeżeli szukacie takiego pełnoprawnego romansu, takiego, gdzie bohaterowie będą się rzucać, a potem wracać do siebie nawzajem, to też nie jest to zdecydowanie, bo to jest innego rodzaju miłość, taka bardziej dojrzała miłość. I tak samo jak dojrzała miłość przeżywa pewne wzloty i upadki, okazuje się, że nie zawsze działa na takich zasadach, jak działają te bardzo młodzieńcze mangi, gdzie bohaterowie po podarowaniu sobie śniadania praktycznie są posłowie i już będą się żenić. Tutaj jest to zupełnie inny rodzaj relacji. Na sam koniec stwierdziłam, że opowiem Wam o trzech grach, które są dostępne właśnie spod znaku i szyldu Spice and Wolf. No bo tak, raczej nikogo nie zdziwi, że popularna manga, visual novela i seria anime doczekała się oczywiście w Japonii serii gier. Nie są to tytuły jakoś specjalnie wybitne, ale jeżeli jesteście takimi absolutnie zatwardziałymi fanami Horo, to powinniście się na pewno zainteresować. I na pewno, jeżeli znacie japoński, ponieważ przynajmniej dwa z tych tytułów są dostępne, jeżeli mnie pamięć nie myli i moja wiedza, tylko i wyłącznie po japońsku. W 2008 roku pojawiła się gra na Nintendo DS, oczywiście pod tytułem Spice and Wolf Horo and My One Year. Jest to tytuł spod znaku Dating Simulator, w którym podróżujemy z Horo przez pierwszy rok ich znajomości, rozmawiamy i czasami ją karmimy i rozpieszczamy, jak to boginie mają w zwyczaju być rozpieszczane. Rozpieszczamy ją oczywiście smakołkami. Mam nadzieję, że nie pomyśleliście o czymś innym.
I tak naprawdę, jeżeli mówimy o gameplayu w tym przypadku, to jest to po prostu zwyczajnie bardzo długa historia, którą czytamy, czasami wybieramy dialogi, to jest przygodówka tekstowa, w której jedynie czasami wchodzimy w interakcję z pewnymi postaciami, bohaterkami, ale jednak głównie horror. I dokładnie tak samo wygląda tytuł z 2009 roku, który również ukazał się na Nintendo DS pod tytułem Spice and Wolf, The Wind That Spans the Sea. Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek różnicy i innowacji względem pierwszego tytułu, to jest to tak naprawdę dodanie nowych postaci. Postaci, które są znane zarówno z mangi, jak i z anime, więc tak naprawdę jedyne co macie, to więcej dziewczyn i więcej opcji dialogowych. Natomiast najciekawszym tytułem, który ukazał się u nas, jest dostępny również po angielsku i możecie sobie zagrać na niego na PS4 oraz na PC-cie w VR-ze, jest Spice and Wolf VR. Przyznacie, że sam tytuł nie jest specjalnie innowacyjny, ale jednak wykonanie jest innowacyjne, bo mamy tutaj do czynienia... Ciężko mi to nazwać tak naprawdę grą, ponieważ jest to coś, co zajmuje nam godzinę, może dwie albo trzy, jeżeli naprawdę będziecie się dobrze bawić. Jest to krótka historia o tym, jeżeli mówimy o modzie story, gdzie Horo, jak i Lawrence kryją się przed deszczem w młynie. I ten czas spędzając po prostu rozmawiając, w jakiś sposób się drażniąc, jedząc i opowiadając historię. To jest cała dosłownie jedna godzina gameplayu. Później możecie wchodzić w tak zwane luźne interakcje z Horo, czyli głaskać ją po głowie, głaskać ją po dogonie, ale oczywiście w odpowiedni sposób, ponieważ zdenerwowana bogini potrafi się zemścić. I największą absolutnie radochą jest to, w jaki sposób to wykonano. Owszem, siedzimy tak naprawdę w jednym pomieszczeniu, jedyne co robimy, to obserwujemy, ale to, jak oddane zostały ruchy Horo i to, jak ona się zachowuje, dokładnie tak, jak powinna się zachowywać, jest świetne i doskonałe. Macha ogonem, złości się, czasami da nam po łapach, czasami walnie focha w kącie, coś tam sobie podjada, oczywiście nieustannie próbuje nas rozdrażnić i to jest absolutnie przeurocze. A ponieważ jest to w technologii VR, to mamy wrażenie, jakbyśmy przeżywali z nią w rzeczywistości. Prześwietnie jest też skomponowane światło w tej grze, co zdecydowanie daje ogromnego plusa. Natomiast ogromnym minusem jest fakt, że jest ona szalenie droga. W normalnej cenie kosztuje ona na przykład na PS Store prawie 120 zł. Natomiast na PC widziałam za 90 zł, ale umówmy się, za godzinę gameplayu to jest zdecydowanie za dużo. Więc jeżeli mam to polecić, to oczywiście polecam wam ten tytuł, ale może jak zejdzie do 20-30 zł, co na pewno w końcu się stanie, ponieważ nie jest to jakiś specjalnie ogromnie rozreklamowany tytuł, więc na pewno na jakiejś promocji z okazji Black Friday czy gdzieś tam najprawdopodobniej coś kiedyś będziecie mogli sobie napić, to spróbujcie. Jest to bardzo sympatyczna przygoda, ale nie za tą cenę. Wiem, że był to troszeczkę długi filmik, ale stwierdziłam sobie, że czemu nie? Uwielbiam tą mangę, przybliżę ją wam, może wam to troszeczkę pomoże, recenzja. Zapoznaliście się troszeczkę ze światem Spice and Wolf. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeżeli wam się oczywiście podobało, to klasycznie poproszę was o lajka, zasubujcie kanał, pomoże mi to naprawdę. I na końcu, jeżeli będziecie, to możecie rzeczywiście udostępniać to wideo innym osobom, które być może będą chciały się dowiedzieć troszeczkę więcej od Spice and Wolf. Tymczasem ja dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Au!